Krypta Jasnogórska to jedno z miejsc, które każdego roku w listopadzie otwarte jest dla wszystkich wiernych, przybywających w tym czasie do klasztoru. Ale jak się okazuje, to nie jedyne miejsce, które w tym okresie można odwiedzić, a w pozostałych miesiącach jest zamknięte. Oto ojciec Michał Bortnik prezentuje nam kaplicę świętej relikwii, która wkrótce będzie dostępna dla wszystkich wiernych. Ja myślę, że to jednak zobaczyć wcale nie jest takim złym słowem, bo ostatnio mówiąc o kaplicy relikwii, nasunęło mi się takie porównanie, że jest to jak gdyby okno do innego świata, okno do Królestwa Niebieskiego, bo tutaj znajdują się szczątki czy przedmioty związane ze świętymi, a więc tymi, którzy przez Kościół zostali uznani za takich, którzy dostąpili już zbawienia, dostąpili łaski nieba. A więc jest to jakby właśnie spoglądanie przez okno do nieba. Znajdują się tutaj setki relikwii, jak widzimy na ścianach. Najcenniejsze trudno czasem ocenić, bo każdy ma nabożeństwo do innego świętego, każdy poleca się innemu świętemu, każdy szuka swojego patrona również pośród tych świętych. Jedni nawiązują często do relikwii świętego Walentego, patrona zakochanych, to pewnie w okolicach 14 lutego nam się przypomni, żeby tu może przyjść i właśnie za jego przyczyną się pomodlić, ale również znajdują się tutaj relikwie świętych, którzy żyli już w naszych czasach, a więc tych takich, powiedzielibyśmy, najbardziej aktualnych, najbardziej nam bliskich. Są relikwie świętego papieża Jana XXIII, są relikwie Jana Pawła II, oczywiście nie może ich przecież zabraknąć na Jasnej Górze, poza tymi, które znajdują się w ołtarzu Matki Bożej. Są relikwie brata Alberta Chmielowskiego, są relikwie popularnego w ostatnim czasie świętego Szarbela.